cała prawda o bursztynie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja na początku chciałbym bardzo serdecznie pogratulować laureatom i bardzo serdecznie pogratulować organizatorom. 15. spotkanie to już jest historia, to jest tradycja, to jest też wysiłek organizacyjny. I ja chcę powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło być wśród państwa. A teraz cała prawda o bursztynie. Ktoś z nas, spacerując plażą, kiedy miał przed sobą widok takich śmieci organicznych, a wśród tych śmieci dojrzał bryłkę bursztynu, no nie zapałał radością, nie zapałał szczęściem, że się do niego uśmiechnęło, że znalazł bursztyn. Bursztyn ma w sobie, zarówno ten mały, jak i ten większy, coś takiego, że od tysiącleci przyciąga ludzi. Rzeczywiście wszyscy lubią bursztyn, wszyscy chcą mieć bursztyn i wszyscy bursztyn zbierają. Bursztyn to jest nic innego jak węgiel, wodór, tlen, odrobina siarki i odrobina innych składników, które nadają barwę bursztynowi. Może być niebieski, może być biały, może być czarny, szary, ale chyba najcenniejszy jest ten w barwie miodowej. Co to jest bursztyn? Kiedyś uważano, że to jest mocz rysia, nasienie wieloryba, kamień. Mało kto uznawał, że jest to żywica. Stara, kopalna żywica, która wskutek procesów redepozycji, czyli przemieszczania w wodzie morskiej, przez miliony lat nabrała takich właściwości, jak je postrzegamy dzisiaj. Bursztyn mógł się tworzyć tam, gdzie drzewo było zranione, tam między korą a drewnem, w jakichś kieszeniach, w jakichś naciekach, wszędzie. On też nie tylko pochodził z drzew iglastych, jak pewnie wszyscy się domyślamy, bo wiemy, że dzisiejsze sosny, świerki wydzielają żywice, ale również z drzew liściastych. I to jeżeli chodzi o cały przekrój drzewa, o czym informują nas owady zamknięte w bursztynie, które żyły i w pniach, i w gałęziach tych niższych, i w gałęziach wyższych. Bursztyn ze względu na domieszki ma różnorodne nazwy. Bakelit, glessit, suscinit. Nasz bałtycki to właśnie jest suscinit. Jeżeli chodzi o rozmiary bursztynu, które są znajdowane, są naprawdę niektóre rekordowe. W środku mają państwo pana z muzeum w Londynie, który trzyma bursztyn o wadze 15 kg i to jest taki rekord światowy. Na dole po prawej stronie mamy bursztyn, który waży około 10 kg i to jest rekord polski. Im większy, tym droższy. W ogóle cena bursztynu w ostatnich latach zwariowała. Kilogram bursztynu dosyć drobnego kosztuje około 8 tysięcy złotych, natomiast jeżeli byśmy mieli do czynienia z bryłką 20-dekową, ta kosztuje 20 tysięcy, bryła kilogramowa może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. A więc bursztyn jest niezwykle cenny i zawsze tak było. Do tego bursztyn jest czymś, co bardzo, bardzo napędza myślenie naukowców. Dzięki temu, co jest w bursztynie zamknięte, a są to, jak tutaj widać na górze, pluskwiaki, koniki polne, skorpiony, nasiona drzew, odciski liści, owady. Dzięki temu wszystkiemu my wiemy dokładnie, jak wyglądał nasz świat zwierzęcy, owady to, czy roślinny 50 i więcej milionów lat temu. A więc jest to niebywałe zjawisko dla nauki, kiedy nie tylko owady, na podstawie których Spielberg zrobił film Park Jurajski, on uznał, że komar ugryzł dinozaura, wyssał z niego odrobinkę krwi,
Następnie został zalany w masie bursztynowej, w żywicy i przetrwał do naszych czasów. No i naukowcy, wyciągając tą krew dinozaura, byli w stanie sklonować gotowe dinozaury, stąd dinozaury dzisiaj, stąd park jurajski, jak gdyby ożywiony dzięki bursztynowi. Poza owadami, pajęczakami, liszkami, w bursztynie zamknięte są też zwierzęta wyższe, płazy, gady. Jest dla nauki to skarbiec i te kawałki bursztynu, które są rzeczywiście z tymi inkluzjami, jak to mówimy, mają jeszcze większą wartość niż zwykłe kawałki bursztynu. Oczywiście cała sztuka bursztyniarska rozwijała się przez dziesiątki tysięcy lat. Odkąd jest człowiek, odtąd jest jego przywiązanie do bursztynu. To jest bardzo dziwne i bardzo znamienne. Nie ma tak, że jakieś zwierzę, szczególnie właśnie bursztyn, lubi, szanuje, zbiera. A ludzie tak. Od wielu tysięcy lat. Wykonując przepiękne, wspaniałe ozdoby, no bezcenne można powiedzieć, tak chociażby jak bursztynowa komnata w Królewcu, która zaginęła, ta oryginalna została zrekonstruowana, ta, która jest dzisiaj prezent króla Prus dla cara Piotra I. Wspaniały okaz bursztynowy, zresztą poszukiwany namiętnie dzisiaj również. Nawet zaangażowani są jasnowidze, którzy twierdzą, że czerwonoarmiejcy ogrzewali się w srogiej zimie, paląc po kawałku tą komnatę bursztynową i ona jest nie do odnalezienia. Bursztyn dzisiaj to jest potężny przemysł, który przynosi olbrzymie zyski. No cóż, ten potężny przemysł rozwija się dzięki zapotrzebowaniu Chin. W tej chwili Chiny bardzo mocno stawiają na bursztyn, zawsze uważały ten bursztyn za coś wartościowego, zresztą nie inaczej jak reszta świata. Bursztyn też jest używany do sztuki. Pan Drabikowski w Gdańsku wykonuje przepiękne obiekty, gdzie łączy srebro z bursztynem i w ten sposób mamy wspaniałe, tak jak tutaj sukienka Matki Boskiej. U nas w Białej Podlaskiej w kościele świętego Michała jest figura Michała Archanioła, srebrna ze skrzydłami bursztynowymi, coś naprawdę pięknego. Bursztyn zawsze pociągał ludzi do olbrzymich wysiłków. Popatrzcie Państwo, szlak bursztynowy 2000 lat temu to była droga pełna niebezpieczeństw, droga pełna zagrożeń, a przede wszystkim droga długa. Przez góry, przez lasy, ale funkcjonująca. Funkcjonująca bardzo sprawnie i bardzo, bardzo chętnie. Głównie Arabowie, bo no, trzeba Państwu wiedzieć, że oni się głównie zajmowali handlem. Oni też na przykład odławiali niewolników w Afryce i dopiero na Zanzibarze sprzedawali dalej. Tutaj też głównie oni odbywali tą długą drogę. Dowody na to, że szlak bursztynowy funkcjonował na naszych terenach, są tu na tych obrazkach. Państwo widzą Żuławy Wiślane i czerwoną strzałką zaznaczone jest ujście rzeki Dzierzgoń na teren Żuław. Te czerwone kreski koło Świętego Gaju, koło miejsca, gdzie został zamordowany święty Wojciech, to są pomosty dębowe, które jeden miał 800 metrów, drugi ma, bo one istnieją do dzisiaj, drugi 1200, gdzie przeprawiano się w czasach 2000 lat temu, w czasach, kiedy funkcjonował szlak bursztynowy do Cesarstwa Rzymskiego, skracając sobie drogę. Te pomosty, nie dość, że długie, to jeszcze funkcjonujące przez ponad 100 lat, składają się z 7 warstw dębu, na którym to kłodach dębowych widać wyraźnie kolejny po wozach, które transportowały bursztyn, a między tymi kłodami znajdują się fragmenty bursztynu do dzisiaj. Odnajdywane
te pomosty zakonserwowane można obserwować w Muzeum Archeologicznym w Elblągu. 1000 lat później, w IX wieku, gorączka bursztynowa wcale nie była mniejsza. Wtedy funkcjonowały niesamowicie ciekawe i olbrzymie ośrodki handlowe w okolicach Morza Bałtyckiego. W Danii to było Ribe, Hedeby, w Szwecji Birka, a u nas w Polsce głównie Truso. Truso zostało odnalezione przez elbląskiego archeologa Marka Jagodzińskiego w latach 80. Popatrzcie Państwo, zielone kropki pokazują znaleziska dirhemów. Dirhemów arabskich, monet arabskich z tamtego czasu, którymi płacono za bursztyn. Tak wyglądała ta miejscowość, była wspaniała, ciekawa, tętniąca życiem nad jeziorem Drużno. A tak wyglądają znaleziska archeologiczne na terenie tej miejscowości, gdzie w garnkach czy w jamach ukryte są skarby bursztynowe liczące kilkanaście kilogramów. Dzisiaj bursztyn też jest pożądany, też noszą panie ozdoby bursztynowe, nie tylko panie, panowie również. W Polsce jest o dziwo produkowanych tych ozdób bursztynowych kilka razy więcej niż wydobywamy bursztynu. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że bursztyn jest sprowadzany, był kiedyś z Kaliningradu, szmuglowany nielegalnie, a w tej chwili sprowadzany jest z Ukrainy, z Wołynia. Tam bursztyn wydobywany jest w dużych ilościach, trafia na nasz rynek i tu zaczyna się trochę ciemniejsza, czarniejsza historia związana z bursztynem. W okręgu kaliningradzkim, tak zwanej Sambii, bursztyn leży na głębokości kilkunastu metrów, wydobywany jest odkrywkowo, strumieniem wody wypłukiwany jest z takich niebieskich piasków ilastych i to jest największa kopalnia bursztynu na świecie. Tu w tej warstwie głównie spotykane są bursztyny. Jeżeli popatrzymy na naszą część Europy, w 5 miejscach trafiamy na duże skupiska bursztynu. To, co wszyscy Państwo pewnie wiedzą, a więc Sambia, Półwysek Sambijski, czyli okręg kaliningradzki, z drugiej strony Pobrzeże Kaszubskie, a więc okolice Gdańska, to nasze miejsce eksploatacji, Dolne Łużyce, Północna Lubelszczyzna i Wołyń. Północna Lubelszczyzna to jest miejsce, gdzie są największe złoża bursztynu w Polsce. Gdańskie okolice nie mają takich zasobów jak północna Lubelszczyzna. Dlaczego w tych miejscach? Oczywiście są fałszywe teorie, które mówią, że lądolód przetransportował ten bursztyn z północy, z wybrzeża bałtyckiego, bo my kojarzymy sobie bursztyn z wybrzeżem. Bursztyn i wybrzeże Bałtyku to jest jedno i to samo. Ale proszę Państwa, 50-60 milionów lat temu obszar Polski był przykryty płytkim, ciepłym morzem epikontynentalnym. Na północy ląd skandynawski, na południu masyw czeski, wał metakarpacki, masyw ukraiński. To były wynurzone obszary, po których płynęły rzeki i te rzeki właśnie porywały drzewa z tą żywicą, która później, dostając się w wodę morską, przez 50 lat przemywana, przemieszczana, zakopywana, odkopywana przez fale morskie, stała się bursztynem. Ten wykres przedstawia zmiany temperatury przez ostatnie 65 milionów lat. Proszę zwrócić uwagę na takie charakterystyczne miejsce. Mają Państwo na górze Paleocen, Eocen. Ten cały okres 65 milionów lat to jest okres od uderzenia wielkiego asteroidu w rejon Zatoki Meksykańskiej. Wymarły wtedy dinozaury i zaczęła się era kenozoiczna, składająca się z kilku okresów. Między Paleocenem a Eocenem widzą Państwo wzrost temperatur. Wzrost temperatur bardzo gwałtowny i bardzo szybki.
czyli 55 milionów lat temu. Jeżeli przyjrzymy się, to na wykresie po lewej stronie mają Państwo szybki wzrost zawartości stosunków izotopowych tlenu, który oznacza wzrost temperatur o około 6 stopni na całym świecie. Dlaczego tak się stało? No, najniższy z tych rysunków pokazuje zawartość węglanu wapnia i produkcję węglanu wapnia w morzach w tamtym czasie. Popatrzcie Państwo, ta produkcja z 90% zawartości CaCO3, czyli węglanu wapnia, nagle spada do zera. No, nastąpił szok, jakiś kryzys. Z czym ten kryzys był związany? W morzach obecne są tak zwane gazohydraty, czyli obecny jest metan, ale w stanie skupienia stałym, przypominający trochę lód. Ten obrazek pokazuje fragmencik tego metanu, który się pali. Państwo na pewno znają, bo będąc gdzieś w okolicach jakiejś sadzawki, jeziorka i bawiąc się, zanurzając kij w osadzie, w wodzie, Państwo widzieli, że lecą banieczki do góry. To jest metan, pochodzący z rozkładu materii organicznej. W oceanach i morzach ten metan przy temperaturze 4 stopni, taką ma woda, i przy dużym ciśnieniu zamienia się w gazohydrat, czyli zamienia się w ciało stałe. Te ciała stałe zgromadzone są przy dnie i przy pewnym zaburzeniu stabilności, wywołanym na przykład obniżeniem poziomu morza czy podwyższeniem temperatury wody, ten gaz, tak jak tutaj na tym obrazku jest to widoczne, unosi się w górę, dostaje się do atmosfery, dostaje się do wody. Ta prosta reakcja metan plus tlen daje wodę i CO2, a CO2 determinuje wytrącanie węglanu wapnia. A więc olbrzymia ilość CO2, która się nagle pojawiła, ona uniemożliwiła wytrącanie węglanu wapnia w wodzie. Natomiast ten metan, który się dostał do atmosfery, wywołał naturalny efekt cieplarniany. Ten naturalny efekt cieplarniany, czyli podniesienie temperatur o 6 stopni bardzo szybko, bardzo gwałtownie, spowodowało to, że w lasach 55 milionów lat temu doszło do potężnego kryzysu. Drzewa pod wpływem podwyższonej temperatury zaczęły wydzielać olbrzymie ilości żywicy. Olbrzymie ilości. Drzewa obumierały z powodu tego kryzysu klimatycznego. Czyli bursztyn, tak sobie pomyślałem, możemy nazwać łzami lasu, bo wskutek tego szoku termicznego doszło do wytwarzania olbrzymiej ilości żywicy, która z czasem zamieniła się w bursztyn. Dlatego nasz bursztyn bałtycki i ten bursztyn na terenie Polski powstał 55 milionów lat temu. Proszę Państwa, jak powiedziałem, bursztyn nastraja nas bardzo optymistycznie, cieszy nasze oczy, twierdzą ludzie, że przyciąga fortunę, że działa ozdrowieńczo na nas. Nosimy te ozdoby z bursztynu, żeby być szczęśliwi, zdrowi, bogaci. To jest jedna część prawdy. Druga część jest trochę bardziej smutna i przykra. Już pokazywałem Państwu zdjęcia, że ten bursztyn jest przemycany. A więc dostaje się u nas wskutek przestępstw, można powiedzieć. Jak w 2013 roku trafiłem z Uniwersytetu Warszawskiego do Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, pomyślałem sobie, tu pod moimi nogami jest bogactwo. Jest szansa dla regionu, który bogaty nie jest. Lubelszczyzna nie ma przemysłu. Rolnictwo jest tam dosyć słabo rozwinięte w północy Lubelszczyźnie, na południowym Podlasiu. A więc mając takie bogactwo, to ja w tej chwili zachowam się jak prawdziwy patriota lokalny, bo urodziłem się w Janowie Podlaskim i tam spędziłem 18 lat w Białej Podlaskiej, spędziłem pierwsze 18 lat mojego życia i coś dla tego regionu zrobię. Pojechałem do starosty Parczewskiego i powiedziałem mu, proszę pana, sięgnijmy po ten bursztyn, zróbmy ludzi bogatymi, rozwiniemy nie tylko produkcję, ale też obróbkę bursztynu, sprzedawajmy ten bursztyn, skoro jest taki drogi Chinom,
niech miejscowi zarabiają pieniądze. On mówi, panie, co pan gada? Poprzedni starosta za to poleciał, bursztynem zainteresowane są mafia, służby, pan nie wsadzaj nosa w nie swoje sprawy. No trochę mnie to oburzyło i powiedziałem, proszę pana, pan jest urzędnikiem państwowym. Ja jestem dziekanem państwowej uczelni zawodowej. Jesteśmy nie bandytami, oszustami, tylko ludźmi uczciwymi, którzy chcą coś zrobić dla regionu. No dobra, to niech pan robi. No i po tym czasie miałem parę spotkań w sprawie bursztynu. Moi koledzy z Wydziału Geologii zaangażowali się również w to, żeby ten bursztyn znajdować i ten bursztyn wydobywać. Ale jak kilka razy rozmawiając o bursztynie, obok nagle pojawiali się smutni panowie, którzy niczego nie zamawiali, ale byli tylko zasłuchani w to, co się mówi przy tym stoliku, to wspomniałem słowa pana starosty i sobie odpuściłem. Kiedy powiedziałem o tym mojemu przyjacielowi, profesorowi Andrzejowi Boguckiemu z Uniwersytetu we Lwowie, że bursztyn chce wydobywać, on powiedział, Jurko, na co to tobie? Po co to tobie? Ja mówię, no to jest bogactwo dla ludzi, to jest... Przecież wiesz, że u nas olbrzymie są kopalnie bursztynu. No wiem, właśnie wiem. I państwo z tego nie ma ani grosza. Tam jest tylko mafia, tam są tylko kałasznikowy, tam wszystko odbywa się nielegalnie. Po co to tobie? W tej sytuacji rzeczywiście stoimy w takiej pewnej kontrowersji, bo z jednej strony właśnie ten piękny, wspaniały, tak jak na tym przykładzie, fragment bursztynu, a z drugiej strony olbrzymie trudy, które były zawsze związane z jego pozyskaniem. I pewnie były to trudy związane ze szlakiem bursztynowym, późniejsze kłopoty, zawsze towarzyszyła temu pewnie przestępczość, zawsze towarzyszyły morderstwa. Tam wszędzie, gdzie schodzi o pieniądze i to duże pieniądze, niestety tak to wygląda. Proszę państwa, ja bym chciał, żebyście państwo po tym wykładzie nie tylko pamiętali o tych kłopotach, zdawali sobie po prostu z nich sprawę, że takie są, że to nie wszystko tak kolorowo pięknie wygląda. Stąd ten tytuł, prawda o bursztynie. Ale myśleli, że bursztyn jest w stanie dostarczać nam, nie wiedzieć czemu, przez te dziesiątki tysięcy lat pewnej radości, satysfakcji. Może rzeczywiście coś w nim jest. Może rzeczywiście Grecy, nazywając go elektron, ze względu na te zdolności do przyciągania, mieli rację, że to jest coś wyjątkowego. Rzeczywiście używany w medycynie może przynosi jakieś pożyteczne skutki. Ja bym się skupił na jednym zastosowaniu bursztynów, które chyba nie jest takie najgorsze, bo jak widać, może być zewnętrznie używany i może być wewnętrznie. 2-3 krople jeden raz dziennie dodać do herbaty, to chyba nikomu nie zaszkodzi, a miejmy tą świadomość, że zrobiliśmy coś dobrego dla siebie, dla własnego zdrowia. Dziękuję za uwagę.